Czym jest czas? Dla jednych jest po prostu ciągiem następujących po sobie wydarzeń. Inni nazywają go największym terrorystą, a jeszcze dla innych jest on jak płynąca rzeka, której nurt można w każdej chwili zawrócić. Jednak pytanie, czy można swobodnie poruszać się po osi, jaką jest czas, często powoduje uśmiech na ustach większości ludzi. Ale czy aby na pewno słusznie, czy temat podróży w czasie pozostaje na zawsze zamknięty w ramach literatury fantastycznej? Jesienią 1950 roku na Times Square w Nowym Jorku wydarzył się dziwny wypadek. Staromodnie ubrany 30-latek z bokobrodami miał w panice wbiec na ulicę i wpaść wprost pod koła nadjeżdżającej taksówki. Świadkowie początkowo sądzili, iż jest to aktor, lecz ekscentryczne zachowanie mężczyzny budził wśród gapiów niepokój. Dzięki znalezionej przy Donacie wizytówce oraz wystawionemu na Lexington Avenue rachunkowi policji udało się w krótkim czasie ustalić tożsamość mężczyzny, którym okazał się być niejaki Rudolf Fentz. Ta historia nie zainteresowałaby nas tak bardzo, gdyby nie fakt, że po mozolnym śledztwie nowojorskiej policji okazało się, że rodzina owego mężczyzny zgłosiła jego zaginięcie, tyle że 80 lat wcześniej. Jego dane, m.in. adres znaleziony na wizytówce i opis wyglądu, zgadzały się z danymi zaginionego w ubiegłym stuleciu mężczyzny. Miejska legenda czy prawdziwa historia? Czy Rudolf Fentz był pierwszym człowiekiem, któremu udało się oszukać czas i przenieść się do lat 50. następnego wieku? Może właśnie przez te pytania, bez odpowiedzi, ta historia nadal krąży po różnych forach i portalach. Tym bardziej, że z punktu widzenia nauki podróż do przyszłości jest teoretycznie możliwa. Udowodnił to Albert Einstein w szczegółowej teorii względności, nazywając czas wielkością względną i różną dla poszczególnych obiektów we wszechświecie. Jako czwarty wymiar czas inaczej jest odczuwany przez dwa obiekty poruszające się z różną prędkością. Przykładowo radziecki astronauta Sergiej Andrzejew w czasie swojego pobytu na stacji orbitalnej Mir spędził 748 dni, podczas których poruszał się względem Ziemi z prędkością 27 tysięcy km na godzinę. Po jego powrocie na Ziemię fizycy ustalili, że w tym okresie mógł przemieścić się w czasie o 1,5 sekundy. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby ten sam astronauta spędził 2 lata poruszając się z prędkością podświetlną. Wobec tych faktów możemy ustalić, że sama podróż do przyszłości jest teoretycznie możliwa, chociaż obecny stan technologiczny ludzkości oraz zasoby energetyczne mogące zasilić hipotetyczny wehikuł czasu niestety odsuwają tę wizję do odległego science fiction. Abstrahując od tego, że przeciążenie, jakie by działało na człowieka podróżującego z choćby połową prędkości światła, najpewniej zmieniłoby śmiałka w mokrą papkę, ale co z tego? Przynajmniej papkę podróżującą w czasie. Tak więc Rudolf Fentz raczej nie mógłby w XIX-wiecznych realiach sprostać takim wymaganiom technologicznym i po prostu przenieść się o 50 lat w przód. Dlatego też ta historia zapewne na zawsze pozostanie w sferze miejskich legend. A co z drugą stroną medalu? Czy podróż w przeszłość jest tak samo możliwa jak w przyszłość? Tutaj sytuacja wygląda zgoła inaczej. Chyba wszyscy znają typową zagadkę, jaka podkreśla paradoks zachodzący przy podróży w przeszłość. Załóżmy, że cofasz się 80 lat i uśmiercasz własnego dziadka, zanim narodzi się twój ojciec. Tym sposobem uniemożliwiłbyś własne narodziny, a co za tym idzie swoją podróż w czasie i zabicie dziadka, ponieważ nigdy się nie narodziłeś. Ale skoro nie zabiłeś dziadka, to on żyje. Sytuacja zaczyna nam się zapętlać aż w nieskończoność. Ta hipotetyczna historyjka już sama w sobie pokazuje paradoks koncepcji cofania się w czasie. Inni podają jeszcze jeden argument. Skoro podróże w przeszłość są możliwe, to ludzie z przyszłości, osiągnąwszy taką technologię, mogliby swobodnie podróżować w czasie i kształtować naszą historię. Gdyby wehikuł czasu miał kiedyś zaistnieć, to wśród nas żyliby turyści z przyszłości, na których istnienie dowodów niestety nie ma. Tak samo naukowcy nadal nie posiadają dowodów na możliwość podróży do przeszłości i choć sama teoria względności Einsteina tego nie wyklucza, zawracanie czasu raczej długo pozostanie jedynie materiałem do dobrego science fiction. Podsumujmy więc. Czy podróże w czasie są możliwe? Zdaniem zwolenników, podróże w czasie są zgodne z teorią względności Einsteina i dlatego też są możliwe. Pozostaje tylko kwestią czasu, aż ludzkość osiągnie wystarczający do tego poziom technologiczny. Zdaniem sceptyków, podróże w czasie przez człowieka przy jego możliwościach technologicznych są niemożliwe, niezależnie od ustaleń fizyki kwantowej. Jakość dowodów? Bardzo dobra. Paranormalność? Niska, żeby nie powiedzieć znikoma. I to już niestety wszystko na dziś. Jeśli masz jakiś pomysł na klip i chcesz się nim podzielić, zgłoś swoją propozycję do nas, a my zrobimy z tego materiał. Trzymajcie się i do usłyszenia.